Moi drodzy, w zeszłorocznym orędziu na Wielkanoc Ojciec Święty Franciszek powiedział: tylko Jezus ma dziś prawo ogłaszać nam pokój. Tylko Jezus, bo On nosi nasze rany, nasze rany. Są one nieusuwalną pieczęcią Jego miłości do nas, wiecznym wstawiennictwem, aby nasz Ojciec Niebieski mógł je zobaczyć i zmiłował się nad nami i nad całym światem. Rany na ciele Jezusa Zmartwychwstałego są znakiem walki, którą On stoczył i zwyciężył dla nas, posługując się orężem miłości, abyśmy mogli mieć pokój, zaznawać pokoju, żyć w pokoju. Pozwólmy, by Chrystus Zmartwychwstały, który odkupił nas, który zwyciężył zło dobrem, napełniał nas w czasie świąt wielkanocnych radością i pokojem i nadzieją na szybkie zwycięstwo. Życzę Wam, abyście te święta spędzili w rodzinie, dzieląc się święconym i przekazując sobie dobroć i miłość. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał.